No, dzisiaj sobie postanowiliśmy sprawdzić nowy tryb razem z Tunim. Cześć. Oraz Edwin, któremu na razie nie działają serwery. Cześć. Może się do nas dołączy, może nie, to się zobaczy. Startuje się za 20 sekund turniej, dlatego Edwin ma mało czasu, ale nie wiadomo, jak to się potoczy. Generalnie gramy tymi nowymi samochodzikami. Może będzie fajnie, może nie będzie fajnie, a na końcu odcinka myślę, że będzie opening tych nowych skrzynek. No chyba, że całkowicie wywali znowu serwery. Okej, generalnie... Co ja mam tutaj 1800 MMR-ów na tym śmiesznym turnieju? Ale śmiesznie. Co ja miałem powiedzieć? Że możecie zobaczyć, jaki teraz jest śmieszny ekranik tutaj wczytywania. Można napisać na przykład This is Rocket League, są nowe czaty. No i co, czekamy. Ważne, że my dostaliśmy teammate'a. Enemy prawdopodobnie go nie będzie, dlatego mamy przewagę liczebną. I no, Siemek ma w ogóle Alpha Cup, ten, czapkę Alpha. To jest jakiś kozak. I Nick Hot Dog. No dobra, generalnie gramy 3 na 2, czyli przewaga liczebna już na start. Głupio by było to przegrać. Może się uda. Trehardujmy. Trehardury. Generalnie gram tym hamburgerem, czy jak się nazywa to auto. Muszę powiedzieć, że z jednej strony jest fajne, ale z drugiej strony nie potrafi nim mocno kopnąć, ani zrobić mastiego, dlatego mam mieszane uczucia co do tego samochodziku. Możecie dać znać, co wy o nim sądzicie. No, dziękuję, piękne podanie, Tunio. Tunio, wypowiedz się na temat nowego auta. Jest gitowe. Jest gituwa. Możecie kupić Rocket Passa dla nowego autoczka. Tym bardziej jak wbijacie wyższy level, to już w ogóle możecie kupić. Nie no, ale jest przyjemne. Poza tym, że nie umiem nim boomerów dawać. Jestem do... Jeszcze nie wiem, co ja robię. Aż do ciebie. Idealnie, tak jak planowałem. Yeah, boy. Mam nadzieję, że nie odpadniemy na pierwszej rundzie, chociaż nie wydaje mi się. I będzie opening na końcu odcinka, to by była super sprawa. Giveaway. To od niego. Nie no, ale jest w planach małe, nie będę spoilerował, ale jest coś w planach faktycznie. Postawiłem ci, żebyś strzelił to, bo ja miałem zerowy kąt i tu nie miało szans powodzenia. Brawo, brawo. Widzę, moje kąsy naśladujesz. Moje ulubione teksty. Daj pump. Próbowałem, ale był zbyt szybki, zbyt zwinny. Opak. Nie, to ty byłeś. Moją bramkę. Kurczę, jakbym zauważył, że ty jesteś z tyłu, to... Nie, no bez jaj, że hotdog wyszedł. Nie! Wiesz, co jest najgorsze, że... Przez cały turniej będzie... Pewnie nie będziemy mogli właśnie z nim zagrać, nie? W ogóle w całym turnieju. Nie, no to jest tragedia. Dlaczego jest wołtowanie 1 na 3? Nie, no to jest padaka, no taki piękny turniej by był. Ciekawe, czy on wyszedł, bo po prostu wyszedł, czy by się wywaliłeś? Albo ktoś wbił do niego i zobaczył, że no, second chance, będzie miał z lepszym teamem. Ja zapomniałem, że my dwójki gramy. O fuck, zapomniałem, że my dwójki gramy teraz. Trzeba się przestawić, no. To jednak są turnieje 2 na 2 w tej gierce. Się zastanawiałem, czy będą. Też nie wydaje mi się, bo by stał przez parę sekund. Najsik, Tunio! Tuni! Też tu nie wierzymy w ciebie. Jest! Idealna brameczka. Jak widzimy, nie bezlitośnie wykończyliśmy to uderzenie. Ale niesamowite, że ziomek nam wyszedł. Wygrywaliśmy 3-1 i graliśmy 1-2. Pewnie nawet nie wie, że jest ban na to za na chyba godzinę. Pinczuję. Podanie pinczem. Ej, ja to lecę. Robię double tap z tego. Nie trwi. Nie, kurde, ale klip by był. Ciekawe, czy ktoś gra 1v3 ten turniej. W sensie, że on nie znalazł nikogo. Nie dodało go do teamu żadnego. Boom. Tunio bezlitośnie kończy ten... Tomak. A wszedł No nie, to do Enemy wszedł. Nie, czy nadrobią? A nasz już nie wróci, chamstwo. Wracaj randomie. No, przynajmniej mamy wynik, nie? Ale nie na następny mecz nie wróci. Dobra, tracimy bramkę, pokazuję im dominację. Tak, podsumowując, Adi, gdzie jesteś? Dlaczego nas zostawiłeś? Dobra, jak widzicie, w tym oto doskonałym stylu przeszliśmy pierwszą rundę turnieju. Natomiast obawiam się, że możemy odpaść w kolejnej. Także ten odcinek może nie być taki długi wcale. No dobra. Generalnie z tego co widzę, ten mecz może pójść mniej po naszej myśli. Aczkolwiek nie wiadomo, może nasz teammate stwierdzi, że napisze szybko list do Psyonixa, żeby go odbanowali. Chociaż wątpię, nasza przygoda chyba rip.
No dobra, rozpoczyna się nierówne starcie, tym razem w drugą stronę niestety. Dajesz tuli? Korzystając z okazji, że prawdopodobnie wygramy ten meczyk, bo jesteśmy lepsi i bardziej liczebni. Chciałbym was zapytać, czy chcecie więcej turniejów na kanale, bo w sumie nowa rzecz, myślę, że to fajna sprawa, ale nie chcę też spamować. To fajne, ale nie. W sensie, no myślę, że następny odcinek już będzie w 3 osoby, bo ten to presję czasu mimo wszystko. I openingi na końcu, myślę, będą. Też będzie sztosik. Pamiętaj, że gry jest nas dwóch. Też muszę pamiętać. Dwójki tylko, że trzech jest w NM, tak to ten mi kiedyś powiedział. Albo to takie trójki tylko nie jest dawno. Dwóch. Jesteśmy lepsi od nich, także jesteśmy lepsi. Niezła dedukcja. Dziękuję, panie Macieju. Standards. Okej. Okay. Uważaj. Nie zdążę strzelić, kurczę. O, tym aucie myślę, że generalnie jest spoko. Nie leży mi aż tak idealnie, ale naprawdę jest fajnie nagrywalny. Tuni je bardziej zachwala. To jest nowy main Tuniego. Tak. Jeszcze mnie goni. Nie, jakie unlucky podanie wyszło tam na ścianie. O, to może się skończyć brutalnie. I tak też się kończy. Ups, taki ma nick przeciwnik. I to bym chętnie napisał na czacie. Ale niestety usunąłem to, bo jest za duży koment. Na szczęście tu nie ma. Siedzi? Proszę, no nie, no ty głupia piłko. Dawaj, pinch na mnie. Nie, no naprawdę obronił? Nie, proszę. Dobra, żyjemy. Nie, może ja akurat nie, ale wiadomo o co chodzi. Pinch? Może serwery wywali i będziemy uratowani. Ale nie tym razem. Nie no, strzelili jeszcze bramkę. Wydaje mi się, że są jeszcze równe szanse. Wszystko się może zdarzyć w tym spotkaniu. Tuni. Urna! Nie trafiłem. Przestało to. Co za dziadem tutaj w milion osób. Nie macie. No nie. Dobra, generalnie postanowiliśmy dokonać tego, co było potrzebne. Czyli wyszliśmy z turnieju. Teraz czas na odbiór zasłużonych nagród i otwieranie zasłużonych skrzynek. Dlatego zobaczmy, co my zrobiliśmy. Top 16! Ej, mam wrażenie, że wcześniej się dostawało więcej tych monet. O nie, 25 tysięcy, to jednak jestem bogaty. Tylko skipnąłem. Nie wiem teraz, które rzeczy się najbardziej opłaca otwierać. Ktoś tam powiedział, że chyba te tutaj, czyli te takie bielackie. Wiecie co, ja po prostu otworzę chyba jedną taką za 12 tysięcy, a pozostałe za 4 tysiące, żeby było cokolwiek otwarte. Trafiliśmy takie oponki, nie wiem czy są fajne. No i serio, z tańszej skrzynki trafiliśmy lepsze oponki. Trochę dziwna sytuacja, malowanie do oktana. I takie coś. Także o, jeszcze na to nam starczy. Będzie dopełniany opening? Myślę, że nie, no fajny jest generalnie koncept tego, ale no niestety serwery trochę zawodzą, ale możecie zauważyć, że jest aktualnie 1 123 000 osób, dlatego dużo i serwery faktycznie mogły paść. Ja tutaj dziękuję Tuniemu za wzięcie udziału w dzisiejszych zmaganiach. Bardzo im było miło. No i zapraszam również do zostawienia subskrypcji, elo.